Krystian też. Krystian Kaszubowski z nami. Co się stało z tym biodrem? Bo bardzo kulałeś podczas walki i chyba przewalczyłeś się na charakterze. Teraz widzę, że dosłownie ledwo stoisz. To znaczy w pierwszej rundzie coś mi poszło. Na początku czułem prawe biodro mocno. Teraz to przeszło tak jakby na udo. Więc nie wiem, ale gdzieś tam właśnie był problem z poruszaniem się. Dlatego gdzieś tam było tych więcej obaleń i kontrolowanie po prostu walki, żeby przetrwać do końca z tą nogą. Bo z rundy na rundę tak naprawdę mocniej czułem, nie? A co powiedzieli lekarze, bo jesteśmy tuż przy punkcie medycznym, w którym już byłeś? No, że będzie trzeba zrobić rezonans, nie? No, bo nic tak więcej nie powiedzą. Także w poniedziałek już jestem mówiony na rezonans, ten trener dzwoni tam gdzieś do kolegi. W poniedziałek będę prawdopodobnie więcej wiedział. To się stało podczas walki, czy miałeś jakieś delikatne problemy podczas przygotowań? Podczas przygotowań mam delikatny problem z kolanem, ale tego kolana tak naprawdę nie czuję. Gdzieś tam lekarz właśnie się pytał, czy z kolanem wszystko ok. Mówię, że tak, bo widzisz, że gdzieś coś tam ewidentnie musiała być jakaś kontuzja. Ale tak jak mówiłem, coś w biodrze jest. Krystian, przejdźmy już do samej walki. Czy jesteś z niej zadowolony? No bo ciężko było się przygotować pod tego przeciwnika, bo dowiedziałeś się o nim na ostatnią chwilę. Tak, wiedzieliśmy na pewno, że jest kickboxer, bo gdzieś tam 3 tygodnie temu stoczył zawodowy pojedynek w K1. No gdzieś tam żałuję, że było trochę mniej stójki. Trener właśnie w szatni powiedział, żeby w tej stójce więcej powalczyć, trochę bardziej agresywnie. No też był plan właśnie, żeby obalać, zaganiać pod siatkę. Także no, część planu zrealizowanego, a część nie. No właśnie powiedz, bo o tej stójce wczoraj mówiłeś, że Tomek Romanowski by na pewno tak nie kopał, jak może twój przeciwnik, który wszedł za niego. Więc powiedz, czy poniekąd właśnie ten parter nie był taką obroną przed tą ewentualną agresywną stójką rywala? No na pewno gdzieś tam wiedziałem, że jakby przeciwnik miał wygrać, to właśnie w tej płaszczyźnie stójkowej, bo gdzieś tam, tak jak na przykład na ostatniej walce Babilon, gdzie nie był w ogóle faworytem, był bardzo mocnym underdogiem, wygrał przed czasem z też mocnym przeciwnikiem i to właśnie uderzeniami, więc gdzieś tam byłem czujny na tą lewą rękę i lewą nogę. 10 minut kontroli w parterze na 15, no to całkiem dobry wynik, powiedz, chyba poprawiłeś też trochę te umiejętności parterowe. No tak, cały czas trenujemy, gdzieś naprawdę dużo zapasów w klubie robimy, mamy też mocnych chłopaków, więc to właśnie ta płaszczyzna tak jakby bardzo dobrze mi leży. Czy teraz, no wiadomo, teraz zdrowie na pierwszym miejscu, ale plany jakieś już są i czy to będziesz celował, żeby zmierzyć się jednak z Tomkiem Romanowskim? Zobaczymy. No teraz prawdopodobnie lutego zaczynam zawodową służbę wojskową w marynarce wojennej, więc tam prawdopodobnie gdzieś tam przez pierwsze pół roku może być ciężko z treningami, żeby zrobić też w jednostce, żeby jednostka mnie wspierała. Zobaczymy, może trafię tak, że będzie mnie wspierała, jednemu chcę trenować i szybciej wrócę do klatki, a jeżeli tak nie będzie, no to gdzieś tam pod koniec roku bym planował dopiero stać. Robert podszedł do ciebie po walce i wymienił z tobą kilka słów. O czym rozmawialiście, jeżeli możemy zapytać? Zaprosi mnie do siebie w góry, mówi, że tam swoją salkę treningową robi. Także bardzo sympatyczny chłopak, już rozmawialiśmy przed walką. Także na pewno kiedyś skorzystam z okazji i udam się do niego. Chyba mam takie poczucie, to zwycięstwo nie do końca cię cieszy, prawda? No tak, właśnie gdzieś tam nie ukrywam, że chciałbym gdzieś tam przed czasem skończyć. Czułem, że w tym parterze mam dobrą stabilizację. Gdzieś tam mogłem więcej, bardziej próbować, nie wiem, dosiadu i uderzeń, ale gdzieś tam się skupiłem na tej po prostu kontroli i pojedynczych uderzeń, żeby już tam gdzieś tam przetrwać tą nogą do końca. Jestem ciekaw, bo biłeś się z Roberto Soldiczem, na pewno oglądałeś jego ostatnią walkę z Mamedem. Co byś o niej powiedział, to w jakim stanie był po tym Mamed, bo jak wiadomo był strasznie skontuzjowany. No tak, tak, Roberto ma niesamowite uderzenie. Sam to odczułem gdzieś na swojej szczęce, więc wiem, co mówię. No tutaj na Soldicza wydaje mi się, że mocny zapaśnik, który ma bardzo dobrą stabilizację, by mógł wygrać. Gdzieś tam trzeba jednak dosłownie unikać tej stójki z Roberto. Jeszcze zapytam na koniec o taki smaczek. Teraz Sebastian Przybysz powiedział, że gdy wychodziłeś do walki, nie wiem, czy mogę mówić, ale powiedział, że było pół tczewskiego młyna. Dobrze zrozumiałem, o co tutaj chodzi? Tak, no to jest taka technika jedna, którą wykonałem, gdy tam bawiliśmy się z Sebastianem Przybyszem. No taka pół serio, pół żartem. To jest taki obrotowe uderzenie ręką, potem nogą, potem ręką. Akurat to jest pół żartem, ponieważ gdy z Sebastianem to zrobiłem, to znalazłem się po drugiej stronie klatki, a Sebastian po drugiej stronie klatki, więc bardzo mocno przystrzeliłem i się śmiałem jeszcze przed wszystkim. Okay. No to powiedz, ogłoszono jeszcze pojedynek właśnie na szczycie twojej kategorii wagowej, można powiedzieć, czyli Andrzej Grzebyk zmierzy się z Bartoszyńskim. Powiedz, jak widzisz to zestawienie, no i nie da się ukryć, że jest to gdzieś ten pojedynek już w top 5 tego rankingu, więc który z nich mógłby bardziej zagrozić ewentualnie Soldiciowi? No, bardzo mocna walka. Na pewno gdzieś Andrzej jest, wydaje mi się, bardziej sprytniejszy, ale Bartoszyński silniejszy i takim koniem jest, nie? Więc gdzieś tam, no nie wiem, ciężko mi jest typować tą walkę.
ale myślę, że tutaj Bartosiński gdzieś tam przez uderzenia może wygrać tę walkę. To co, bardzo dziękujemy i oczywiście gratulujemy zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dzięki.